Hej kochani, jestem Dizisowski, to jest kolejny odcinek z Among the Sleep. Jest godzina 11, a wy jesteście pierwszymi osobami, z którymi dzisiaj rozmawiam. To dobrze? W każdym razie macie za to czekoladkę. Albo nie, ja ją zjem. Ha! Dobra, gramy dalej w Among the Sleep. Jesteśmy na tym magicznym... dobra czekoladka. Zajebista. Dobra, już nie będę jadł podczas odcinka, nie ma bata. A teraz przechodzimy przez magiczny most, który doprowadzi nas do tego magicznego zamku. W tym magicznym świecie pełnym złudzeń. I się wypieprzyłem znowu. Jak ty chodzisz? Pijane dziecko normalnie. Najpierw było na narkotykach, teraz jest pijane. W ogóle teraz wiem, skąd mi się kojarzy ten motyw z tym takim cienistym światem. Jeżeli graliście w Neverwinter Nights i dodatek Maskę Zdrajcy, to na pewno wiecie o czymś takim jak cienisty Mulsantir. I właśnie to mi tutaj przypomina to. Taką... What the fuck? What is this? Biorę to! Zamknij pysk! No właśnie, teraz się przenosimy znowu do zwykłego świata. Zwykłego. Tego poza wspomnieniami. A w ogóle główna muzyczka z menu brzmi identycznie jak muzyczka z Amnesii. Tej The Dark Descent. Nie wiem, czy to ma jakiś związek ze sobą, ale na pewno motyw jest bardzo podobny. Dobra, spadamy w dół. Bo chyba nie spadamy w górę. Chociaż w tej grze jest wszystko możliwe. Chociaż gorzej byłoby w Dreadout. Tam to bym podejrzewał, że można spadać w górę przy tej zbugowanej grze. A teraz jesteśmy tu. Jesteśmy z powrotem. Znowu w tym samym miejscu. Ten sam domek. Czemu ta huśtawka się tam buja? Tak, nie ma to jak super inteligentne dziecko azjatyckie, które w tym momencie musi odgadnąć wszystkie zagadki. Okej, myślę, że kolejne memorium możemy włożyć do tego. Którym właśnie jest ta pozytywka, o której wcześniej mówił... o której mówił nam Miś, która mu się nawet spodobała. Mogę to już tam włożyć, naprawdę, bo ja wiem, że tu muszę to włożyć, tak samo jak musiałem włożyć tutaj ten dziwny, taki chrabąszczowy... Bek. Jest, włożyliśmy to. Wkładaj! Lecimy! Coś czuję, że to będzie bardzo, ale to bardzo smutne zakończenie i tego się bardzo boję, bo... gra ma taki klimat, że zaraz coś się smutnego zdarzy i będzie nam bardzo smutno. Naprawdę trudno się tutaj... obraca tym. Okej, dobrze, że nie musimy tego 10 razy robić, bo ten odcinek zajmował naprawdę więcej czasu niż się zdaje. Dobra, tam się pojawiło... trzecie memorium, a teraz Miś jest kluczem do naszej zagadki i otwiera znowu drzwi. Jeszcze dwa razy musimy coś znaleźć i będziemy w domu, prawdopodobnie, o ile nie umrzemy. Boję się, że Miś jest fałszywy, że Schmetterling nas jednak zdradzi. Chociaż, czy ja wiem, może chce nas doprowadzić na koniec zagadki, żeby później mógł nas zjeść jak Baba Jaga? Może, a może i nie. Tu się przekonamy za chwilę, może nawet, a może nawet dwie. Chociażbym zjadł czekoladkę. Ale nie, nie zjem, bo będę gruby. Nie. Okej, znowu zjeżdżamy na super zajebistej zjeżdżalni. Jesteśmy w jakimś super strasznym domu. Ja stoję czy leżę? Dobra, stoję. A drzewo w domu, zajebiste, zawsze chciałem takie mieć. Halo? Jest coś w domu? Czy są jakieś dziwne, straszne potwory, które będą mnie straszyć zaraz? Żadne keep quiet, stary. Jesteśmy tutaj razem. Ty i ja, Schmetterling. Myślę, że to dałoby się coś z tym zrobić. Da się to przesunąć, widzę. I tam widziałem coś magicznego. Chcę to zobaczyć, co to jest. Dlatego tam idziemy właśnie. Chciałem to od razu zobaczyć, ale widzę, że potrzebujemy do tego małej pomocy. I to jest tylko... O, a to co? Halo? Czy ktoś tam jest? Nie wiem, zobaczymy, czy tutaj jakieś temy są dodatkowe. Bo może tutaj coś jest, co niby nie wpłynie na koniec gry, a może na przykład być fajnego. No ale... z tego, co widzę, to raczej nic tutaj nie ma, dlatego pójdziemy dalej. Do tych drzwi raczej wstępu nie mamy, z tego, co widzę. Tak, nie mamy, bo by się przynajmniej pokazała klamka, że jest możliwość otwierania ich. Dobra, słyszałem chyba jakieś głosy. Najgorsze są te jumpscare, które nagle się pokazują i nigdy, ale to nigdy nie wiemy, kiedy się pojawią. Na przykład teraz, gdyby się pojawił, to naprawdę, ej, to się świeci, to jest kawałek puzzla. Dobra, widzę, że mamy puzzle do ułożenia. Jak ja nie lubiałem na początku oczywiście, kiedy
moich Kinder Niespodziankach pojawiały się puzzle. Tak samo biedny Alfons, czyli no dziecko takie przed chwilą nazwałem, bo mogę. Ha? Znalazł sobie taką zabawkę, przepraszam za te beknięcie, no ale no gdzie jest ranek, a ja kurde masz, nie wiem jak tam przejść, chociaż widzę, że tutaj chyba będzie trzeba jakoś te drzewo usunąć w jakiś sposób. Myślisz, że za tymi korzeniami jest kolejne? Okej, okay. Zaczynamy zabawę we puzzle. Mamy tutaj jeden puzzle, który możemy ułożyć. Myślę, że to będzie ten tutaj, bo to jest bardzo oczywiste. Znalazłem właśnie i tak myślałem, że te korzenie będą się usuwać. I bardzo fajnie, że się usuwają, bo tu jest pewnie kolejny puzzle, którego musimy odszukać. Gdzieś tu na pewno jest. Gdzieś tu. Na pewno. O! Jak w Harrym Potterze! Ho, ho, ho! O, widzę, że tego jednak będzie trochę więcej do przejścia. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo im więcej zabawy, tym moi widzowie są szczęśliwsi. Szczególnie, kiedy Dis jest z rano i nie jest w formie czasami. No ale cóż, odcinek dziennie obiecany, więc tak ma być. A drugi, kolejny odcinek, znaczy czwarty już chyba. Among the Sleep będzie oczywiście dzisiaj jest sobota, czyli będzie w poniedziałek. I również będzie live w poniedziałek, już będą live'y bardzo, to bardzo często. Ja o tym będę mówił w Disney, tutaj nie ma sensu teraz o tym mówić. Nie wiem dlaczego chciałem się przez tamto spinać, skoro mogę sobie tutaj przejść i się przyciągać. Prawdziwy się żołnierz, Alfons! Słyszałem, że ktoś tutaj przyszedł mnie odwiedzić. Zazwyczaj w horrorach wchodzenie do takich bagien kończy się źle. Przekonaliśmy się o tym w wielu grach z dziwnymi potworami na moim kanale. Na przykład otwierane szafki, takie o, są też bardzo fajnie. Można wejść na różne sposoby, tu widzę. Czyli możemy wybrać, mamy tu prawdziwe wybory moralne. Możemy przejść tędy przez stolik. O, what the fuck, udało się tędy, naprawdę. Nie sądziłem, że się uda tak naprawdę i myślałem, że oszukam was, ale nie oszukałem was. Ale widzicie, prawdziwe wybory moralne. Weź przez schody drzewa, albo przez szafki w drzewie, albo przez zwyczajny stolik. To jest dla mnie to jest mistrzostwo. Gra zasługuje na najlepsze oceny. Z tego względu, że mamy pierwszy wybór moralny w tej grze. Nawet w Call of Duty takiego wyboru nie było. Fuck yeah. What the fuck? Się spadło. Czuję, że zaraz, oh fuck, myślałem, że to ktoś jest, a to były po prostu korzeń, który i tak wcześniej widziałem. Dobra, lecimy. Nie chciałbym spaść tam na dół, bo jak widać, coś tam bąbelkuje. Jeżeli coś bąbelkuje na zielono, znaczy, że jest złe. Czy ja jestem na tyle silny, żeby to przenieść? Oczywiście, że nie. Hello? Ktoś jest w domu? Widzę, że za kratkami ktoś tam był. Nie wiem, czy chciałem wchodzić do tej wody. Myślę, że jednak nie skorzystam z kąpieli dzisiaj. Mam nadzieję, że mamusia się na nas nie obrazi. Co ja wchodzę? Muszę wejść tędy. I tutaj. A następnie tutaj. Magiczne miejsce, w którym rodzą się marzenia. A i tak nie wiem, czy to jestem za mały. Halo? Myślałem, że wyszedł ten potwór. Szkoda, że tutaj nie ma takich potworów jak amnizji. Dobra, nieważne, zapomnijcie, co powiedziałem. Boję się, że ten ktoś coś tu wyjdzie. Ja mam tutaj swoje światło, jest zajebiście jasno. Okej, nie mam swojego światła, już się tak nie cieszę. Halo? Czy ktoś... coś tam jest? Bardzo mi przykro, że pan mi zgasił moje światełko, ale... jednak wolałbym, gdyby pan je zaświecił ponownie, bo tak. Panie, pan... o nie. Niech zgadnę, jakiś end drzewny tutaj będzie. Czuję, że zaraz to się stanie. Po prostu zaraz, to musi się zaraz stać. Mister! O! Widzieliście? Widzieliście? Był tam! Był tam frajer! Ale masz przesranę! Halo? Jesteś tu jeszcze? Myślę, że się zatrzymał. Nieważne! Idziemy stąd! Schmetterling, spalane! A tobie? Kij w dupę! O! Te efekty! What the fuck? Co z tym zabawką? Co z zabawką? Co z tym ślimakiem? Co te dzieci muszą się bawić takim gównem? Wow. Dobra, jeżeli w pierwszym odcinku mówiłem, że dzieci się bawią z schizowymi zabawkami, to teraz już na pewno to wiem. No, tam jest jakieś przejście, ale... ale tu tak jakby coś można było zrobić.
Jakby przesunąć to. Nie wiem, tak 8, po prostu co sprawdzić, ale... Widzę, że to chyba jednak nic nie da. Nie wiem, może to po prostu tak 8 da przesunąć. Nie wiem, czy tu coś w środku jest, raczej chyba nie. Dobra, spadamy tutaj. I zobaczymy, co nas czeka. Biorę ze sobą to autko, bo jest zajebiste, albo świecę. Świecę się jeda, niestety. I kolejny kawałek puzzla. Motherfuckers! I jesteśmy tu z powrotem, teraz trzeba wrócić tam jakoś. Aha! Po to są te schody? A bo my w ogóle nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie ja myślę. Ja myślę, że wróciliśmy do tego samego punktu, gdzie byliśmy wcześniej, ale widzę, że jednak nie. Dlatego po prostu spinamy się po tych schodach, żeby dojść. Dojść gdzieś. Na przykład tu. Uraru! I chyba jesteśmy. Teraz jesteśmy w tym miejscu. Co? Hello? Czy ktoś chce mnie przestraszyć? Naprawdę się nie chcę przestraszyć, bo mam bardzo głośne słuchawki, wie pan? I jeżeli pan mnie przestraszy teraz, to będę się bardzo bał i będę bardzo krzyczał. Dobra, nie ma go. Najwidoczniej nas nie przestraszy tym razem. Chyba. Jesteśmy już chyba bezpieczni, tak? Nie chcę tego sprawdzać, co wydaje te dźwięki. Dlatego wchodzę tutaj. Zapisuję się już gra, więc jestem już bezpieczny. Fuck you, bitch! Bitch! Ciągle się boję, że to coś za nami podąża. Ale raczej już jesteśmy tu bezpieczni. To jest taki safe zone. Taki safe zone. To jest zajebiście po prostu. Możemy otworzyć kolejne puzzle. Ale no... This place feels... Let's not dwell here for too long. Dobra, kolejny idzie tutaj, to było oczywiste. Kolejny otwiera tutaj za środku na miejsce do kolejnych memoriów, kolejnych miejsc, które przypominają nam o naszym bardzo długim życiu mojego dziecka czteroletniego, pięcioletniego, dwuletniego, przepraszam. Zapomniałem, że tam były dwie ścieżki na... chyba komuś zmienił humorek tak troszkę. Niezbyt mi się to podoba. Halo? Panie potworze, czy jest pan tam? Niezbyt chciałbym się z panem zaprzyjaźnić. Misiu? Schmetterling? Schmetterling? Czy ja tam widzę jakąś twarz? Czy ja widzę burzę w tym horrorze? Burza w tym tęciu? Dobra, tam na dół Schmetterling nie wchodzimy. Żeby to! Bonjour! Sawa! Kurde, nie, no nie, to za garderobą ktoś na pewno jest. Ja to czuję za tym parawanem. Ja to czuję po prostu, że ktoś nas zabije zaraz. Po prostu kurwa, nocka pewne. Dlatego wejdę sobie teraz tędy. Żeby tylko to sprawdzić, zeskautować to w jakiś sposób. Halo? Halo? Ja już wiem, że się przestraszę. Już to czuję, bo za długo się nie przestraszyłem w tej grze. Ja już to czuję. Dlaczego pani jest taka straszna? Niech pani nie będzie taka straszna. Nie? Jeszcze się przestraszyliśmy? To jest chyba najgorszy moment, w którym... Dawno nic nie było, żeby się przestraszyć, ale jednak... Jednak się... Możemy przestraszyć za chwilę. Słonik. Wiedziałem, że to pan Trąbalski, to jest tylko i wyłącznie jego wina. Dobra, spadam do wentylacyjnej klatki. Nie mam zamiaru się bardziej tutaj bać zaraz. Ała? Ała? Już się boję? Państwo But i to jest pani But, a to jest pan But. Zapoznajcie się, moi widzowie, to są moi widzowie, a to są państwo buty, które mnie przestraszyły na śmierć prawie. Ja już po prostu czuję, że coś nas atakuje. Bo to zawsze tak jest, kiedy wychodzimy za łóżka, nagle ktoś tak wychodzi z góry albo z dołu. No to jest po prostu standard. Halo? Zaraz się nasze dziecko upije, biedne. Nie wiem, czemu to wszystko sprawdzam, bo czuję się naprawdę, jak miał trochę w amnizję. Tam coś się świeciło przez chwilę. Myślę, że tam coś też stoi. Ta gra ma skizy jakieś! Dobra, widzę, że trzeba drzwi otworzyć naszym zajebistym sposobem. Chodź za mną! Musimy otworzyć drzwi, Mr. Krzesło, Mr. Pufa. Go! Zaraz znajdziemy pewnie jakąś tajemnicę życia, motherfucker. No nie no, okno tu jest, idę tyłem w okno chyba, nie? No dobra. Dobra i... Orgazm? Już? Na początek odcinka, naprawdę?
Nie no kurde, no ja wiem, że zaraz coś się tu pokaże i to jest... To jest strażnica! To jest nasza mama przecież. Czy to ona ma taką fryzurę? Halo, mamo? Możesz tak nie robić, proszę cię? Mamo, nie strasz nas, proszę cię. Już się nie boję tego potwora, że to jest nasza mama. Chyba, że nagle nas tam skieruje i to ostro, to wtedy naprawdę będę bardzo, bardzo, ale to bardzo złym człowiekiem. Wtedy nakrzyczę na nią mocno. Dobra, widzę, że albo schodzimy na dół, albo wchodzimy na góry. Wyborów zbytniego jednak nie mamy, myślę, że musimy podążać dalej tą ścieżką w głąb tego wszystkiego, by odnaleźć siebie, odnaleźć światłość. Halo? Panie potworze. Wiecie co? Gra nam się zapisała i to jest bardzo dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Wiem, że dzisiaj jest tyle krótszy, 15-minutowy, 16 nawet, ale po prostu czuję, że ta gra nie jest zbyt długa i nie powinienem nagrywać zbyt długich odcinków, żebym nie skończył z 5-minutowym materiałem. Dlatego, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie lajka pod filmem, a ja was w tym momencie żegnam. I idę dalej zwiedzać świat Among the Sleep. Po i do zobaczenia kolejnym razem w kolejnych horrorach. Pamiętajcie, trzymajcie łapkę w górę, bo łapki w górę są fajne! Ciao!